Bardzo często powtarzającym się pytaniem jest, czy opłaca się montować gaz do tak małego auta z tak małym silnikiem. Jak najbardziej opłaca się. Bardzo często te auta montowaliśmy dla taksówkarzy. Wbrew pozorom auto nadaje się idealnie do tego typu zastosowań. Jest proste konstrukcyjnie. Ma silnik właśnie starej generacji, więc taki najmniej konfliktowy pod kątem instalacji gazowej, tak, przede wszystkim wytrzymały. No i wiadomo, auta należą do tych tańszych, więc właśnie bardzo często są wybierane przez taksówkarzy i ludzi, którzy pracują takimi autami. I tutaj naprawdę duże przebiegi robiąc, momentalnie takie auto się zwraca. Też często pytacie, że jak to ma się do dzisiejszej pandemii, tak? No jak wiadomo, montaż instalacji gazowej, czyli tutaj celujemy w ekonomię użytkowania auta, tak? Wiadomo, że dużo osób teraz się boi jeździć środkami komunikacji miejskiej, no bo wiadomo, mamy takie, a nie inne czasy, więc tutaj montaż instalacji gazowej i zrobienie auta jeszcze bardziej ekonomicznym, jak najbardziej trafiony pomysł. I tutaj wiadomo, że jeździmy swoim autem, więc tutaj przy instalacji gazowej koszty są niewspółmiernie niższe niż przy jeździe na samej benzynie. No wiadomo, że oszczędzamy, tak. Bardzo często pytacie się telefonicznie, czy cały czas jest otwarta firma, czy działamy. Tak, jak najbardziej działamy, zapraszamy. Tutaj jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację, tak, jesteśmy oczywiście cały czas otwarci, działamy z zachowaniem odpowiednich norm i tutaj staramy się, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie, czyli przyjmowanie, odbieranie auta i obsługa klienta. Dziękuję za wspólne oglądanie naszych filmów i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i lajkowania. Wtedy wiemy, że na pewno nam się podoba Wam się nasza praca. Dziękuję, zapraszam.